czasem mówią ci, że nie dasz rady, a ich słowa lecą tu jak wodospady. Uwierz, górę się ponad swoje wady, możesz zdobyć cały świat, nie będąc doskonały. Czasem mówią ci, że nie dasz rady, a ich słowa lecą tu jak wodospady. Uwierz, górę się ponad swoje wady, możesz zdobyć cały świat, nie będąc doskonały. Dobra, trzeba pokazać, że Śląsk umie grać! Chyba. Cześć dla wszystkich, bardzo serdecznie w trzecim odcinku z FIFA 16 kariery menadżera Śląsk Wrocław. Wiem, na pewno się śmialiście. Wiem, ja się tak się rozluźniam przed nagrywaniem FIFA. Najbardziej, bo mnie ta gra najbardziej denerwuje. Wy tego nie widzicie, jak denerwuję się podczas meczu, bo wam to po prostu wycinam, ale tak uwierzcie, że tak naprawdę jestem się tak denerwuję, najgorzej jest w Ultimate Team. Ale fajnie sobie tak poruszać tymi ręcami, nie śmiejcie się, bo po prostu chciałem coś nowego sobie tak wprowadzić. Nie będzie to przed każdym odcinkiem, ale coś zawsze innego, coś zawsze nowego jest spoko zobaczyć. Mianowicie, co my dzisiaj będziemy, co wam się będę pokazywał. Jeśli jakość będzie gorsza filmu, to przepraszam, ale musiałem szybko to nagrać Frapsem. A jak wiecie, Fraps nie nagrywa dobrze w jakości, ale postaram się, znaczy Frapsem, ja to, czekajcie, kiedy ja to nagrywam? Bandicamem, sorry, nie Frapsem, bo Action mi się, mam jakiś problem z włączeniem Actiona i będę musiał to naprawić, ale nie mam czasu teraz. Będę sobie siedział wieczorem, to zrobię. Jak widzicie, jesteśmy na 10 miejscu. Mamy 7 punktów, mamy 4 mecze zagrane, czyli mamy jeszcze jeden mecz do zagrania teraz, bo jak widzę, mamy 2 zwycięstwa, 1 remis i 1 porażkę. Teraz powinniśmy wygrać, gramy z Zagłębiem, nie, gramy z Górnikiem Zabrze. Później gramy z, już wam mówię. Dzisiaj zobaczycie mecz z... Aha, bo to już było. Z Zagłębiem, nie z Zagłębiem, tylko z Górnikiem Zabrze. Później zobaczycie mecz z Piastem Gliwice i jeśli jeszcze będzie mi się chciało, to z Koroną Kielce. Więc tak to wyglądało. No to lecimy z dzisiejszym meczem. Okej, lecimy. Jesteśmy na Europark. Górnik Zabrze kontra Śląsk Wrocław. Zobaczymy, jakim składem wychodzi Górnik Zabrze. Czy Śląsk sobie poradzi? Zobaczymy. Komentują mecze oczywiście Dariusz Pakowski i Jacek Leszkiewicz, tak? Czy jakoś tak? Jak widzicie, jesteśmy na 10 miejscu, mamy... tam my mieliśmy 7, oni mają 9 punktów, no to mamy... no... 2 punkty straty. Dobra. Bum, 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 bum. Nie, dlaczego trochę mi się tam z tyłu grafika nie ładuje, a mam na najwyższych ustawieniach FIFA. Dobra, to co? Pokaż mi skład Górnika Zabrze. Czekaj, tu nie, Kapuska tu nie gra, tu nie gra Kapuska, Kapuska gra w tym. Dobra, to lecimy z meczem. Ale bramka, widzieliście tą bramkę? To jest prawdziwy zawodnik. Przymierzył, uderzył i plik strzela na 1-0. Piękna akcja, 30 minuta, nic ciekawego się nie działo. Górnik prowadzi piłkę, Górnik prowadzi piłkę, cały czas mają piłkę, oni do mieli utrzymanie. Oddali nawet jeden groźny strzał, który piłka wpada na słupek. A ja, jeden strzał z dystansu i proszę, i prowadzimy 1-0. Piękny strzał Plicha. Aha, i powiedzcie mi, albo napiszcie mi w komentarzach, jakich zawodników chcielibyście zobaczyć w Śląsku Wrocław? Ja tak myślę, żeby chciał jakichś takich lepszych zagranicy. A niedługo skończymy na jakimś może 80 overall może? Bo ja tu mam do zawodników po 60. Ale też karierę moją menadżerską będę chciał zakończyć w Barcelonie. Na pewno wiecie o tym bardzo dobrze. Tak, będę chciał zakończyć karierę w Barcelonie. Chciał poprowadzić Barcelonę też. Od Realu nie będę prowadził. Na Real się na pewno nie zgodzę. To się, może się, o. A jakbyście się chcieli jeszcze tak popytać mnie, co z tak na tak zwaną, że tak powiem, serią, to
chodzi o to, że odcinki będą wrzucane tak co tydzień, raz w tygodniu. Powinno wam tyle wystarczyć, odcinek, ciężko się takie odcinki obrabia, bo trzeba tu powycinać takie, wiecie, duperele itp. itd. I nie chcę się tego za bardzo robić, więc odcinek jeden na tydzień co najmniej powinniście mieć. Więc właśnie tak to by wyglądało. No. Więc tak. I koniec pierwszej połowy. Za bardzo, no cały czas górnik prowadzi piłkę, grają, klepią, coś tam chcą ogarnąć, ale nie wychodzi. No cóż, no lecimy chyba z drugą połową, nie? Jeszcze zobaczymy, jak tam nasi piłkarze się trzymają. No. Mamy... Nieco najbardziej wkurza w Śląsku to to, że zawodnicy są no słabi nawet, no nie powiem to. Ciężko się nimi prowadzi piłkę, tracą szybko piłkę, nie można tam za bardzo dryblować, bo nie mają... Dobra, niedługo posiągamy jakichś dryblerów, może się uda, więc lecimy z drugą połową. Co? No nie wierzę! Naprawdę, niby się tak ciężko gra, niby się... No bardzo ciężko, patrz na tą akcję, no... Masz jeden na jeden, masz sam na sam z bramkarzem i ty tego nie trafiasz, no kurde masz to, jakie my mamy sytuacje, karnych trafiać! A to jest zmian nie robię, bo nie ma za bardzo co, jak i gdzie i zaraz koniec meczu, bo... Naprawdę jest masa, kryć się ciężko, ale... chyba wygramy ten mecz, nie? Dobra, wygraliśmy ten mecz! Najważniejsze! 3 punkty. Czy nieważne jak, nieważne jakim wynikiem, najważniejsze to są te 3 punkty. Teraz musimy w kolejnym meczu pokazać u siebie, co to znaczy grać w piłkę. Dobra, to widzimy się w kolejnym meczu prawdopodobnie. Dobra, lecimy z kolejnym meczem. Powiem wam tyle, że przed chwilą sprawdzałem moją drużynę i chciałem to wszystko ogarnąć. I potrzebujemy jednego zawodnika, który potrafiłby dryblować. Nie tracisz piłki, że jak przyjmiesz piłkę, to ona ci odskakuje. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. A, mianowicie podania. Mamy Kiełba chyba na środku. Nie, Plich. Plich jest dobrym piłkarzem. Potrafi przytrzymać piłkę. Dribbling tam jakiś ma. Może nie za dobry, ale ma. I potrafi strzelać nawet z dystansu. Potrzebujemy pomocnika, który potrafi przytrzymać piłkę. Podajcie mi jakiegoś takiego... 18-latka do 20 lat, który potrafi przytrzymać piłkę przy nodze. Będę wam bardzo wdzięczny za to, że znajdziecie kogoś takiego i super by było, jakbyście właśnie mi pomogli i znaleźli takiego pomocnika, który potrafi dryblować, podawać, a nawet strzelać. Taki do 20 lat, ok? Piszcie w komentarzach, jakich piłkarzy mógłbym kupić, więc ja lecę z kolejną połową, więc... Do pierwszej akcji, żeby ich było więcej niż w poprzednim meczu. W poprzednim meczu był taki piach, że to jest jakaś masakra, więc lecimy z kolejnym meczem. Czyżby pierwsza? No i kurde, przegrywamy 1-0. Ja nie potrafię nimi przejść przez nawet środek, bo... Nie wiem, oni... Nie wiem, czy już są zmęczeni, czy co? A nasz tutaj zawodnik pomocił i strzelamy 1-0. Nie wiem, po prostu ja muszę kupić jakiegoś zawodnika i to szybko. No nie wiem, no ja po prostu nie wiem, nie wiem. Zrobimy po tym meczu jakieś zmiany, bo... Grajmy, nie wiem co oni chcą zagrać, coś im nie idzie, no. Nie potrafię ani... Jak przyjdę sobie pole karne, spróbuję strzelać, to... Kilometr od bramki ta piłka leci. Nie mam takich piłkarzy, żeby można było nimi uderzyć na bramkę, to jest właśnie problem nasz. Ale cóż, no próbujemy dalej, może się uda. Boli mnie pierwsza sytuacja, co miałem w meczu, co nie trafiłem. Nie pokazałem wam jej, bo nie było co tam za bardzo pokazywać. Ale dobra, może wam coś wytnę z drugiej, ale naprawdę w tych meczach dwóch nic nie mogę wyciąć. Nie wiem. Nie będę miał pomysłu co wyciąć. No, jak opornie! Ja ze Śląskiem nic nie ugram, no kurde! To musiał bronić, nie mógł tego złapać. Ach, oni nie mogą grać precyzyjnie! To banda idiotów! Nie, no banda idiotów skończonych, no kurde! Kurde, no ja nie mogę piłki przyjąć, bo już zabierają szmaty rąbane! Wiesz, tym Śląskim się grać nie da, no widać, że to gówno!
Jakieś kurde pajace są w tym Śląsku! No weźcie, przestańcie! Ja nie mogę podać strzału na bramkę, bo przyjęli to albo drewno, piłka im ucieka od tego. Ja nie rozumiem, czego tak, bo tak grają, no ja pierdzielę. Już mi się nie chce grać tym Śląskiem, no. Już mi się nie chce nimi grać normalnie. Mogę znaleźć jakiś inny klub, to nie Śląsk by się tak chciał. Gówno grają ten Śląsk, no ja pierdzielę, no jak można takie gówno grać, no. Za przeproszeniem, bo kurę, no nie dać tego nie można powiedzieć. Jezus święty, czwarte miejsce na male. No kurde, bez jaj. No nie, no ja musiałbym tutaj kogoś pozmieniać, ten Paweles tu płacze, bo mój kontuzje, ja pierdzielę. Beksa pieprzona. Gdzie jest jakiś kurna obrońca? Chodź. W ogóle powypieprzam tych, co mają po 50 overall, bo... Nie. Kurde, nie będzie tam jakiś 50 overallowy, no kurde, bez jaj! Jezu, ja mam taki słaby skład. Nie wiem, tak żeby to chociaż powie dla siebie, nie? Bo wypieprzam tych, co mają po 60 coś. Ten ma 66, może jest bardziej doświadczony. Chyba Pawelca. Nie wiem. Ja po prostu nie wiem, co mam nimi zagrać. Ja tu po prostu nie wiem, wielkie nie wiem. Nie, no trzeba coś pokazać, bo to... Nie wiem. Zmieniłem skład, zobaczymy jak będą grać. Dobra, lecimy z meczem. Ja nie wiem co ja mam zrobić, jak oni takie gównowate akcje mają i nie wiem. Ja po prostu nie wiem. Albo ja zrezygnuję z tej kariery i zacznę nową, albo po prostu przejdę do jakiegoś innego klubu, będę chciał po prostu zmienić. Bo ja tym Śląskiem to nie wiem. No patrzcie, no co on zrobił, ja naciskałem spację, to gościu nie, no patrzcie. Do dupę, tą nogę mogę sobie do dupy włożyć, kurde, a nie. Ja pierdzielę, nie wierzę w tych downów, nie. No nie, odchodzę z tego jebanego klubu. Dowiedzieliście to? Jest akcja, niby no grają coś, no ale ja tego potrafię, nie potrafię tego wykorzystać, patrzcie, no nie potrafię, nie. Zamiast się słupku dajesz, to nie wiem co chciał zrobić. No jest, hołota! Tak powinien grać Śląsk, a nie jakieś gówno. Widzieliście tą akcję? Hołota weszedł, robi różnicę. Patrzcie tutaj. Bum, przeszedł go i pięknie uderzył Hołota. Coś zaczynają grać wreszcie. Karny! Jest karny! Wywalczony karny! Dziękuję, do widzenia! Mam nadzieję, że się podobało. Pięknie! Patrzcie na to, co tutaj zrobił nasz zawodnik. No pięknie! Myślałem, że to jest akcja, nic nie będzie. A tu proszę, jakie piękne wejście. Ja myślicie, jak strzelę? Pod poprzeczkę. No nie wierzę, że w Ultimate to działa. A tutaj nie działa. Zawsze po poprzeczkę w Ultimate strzelałem i trafiałem bramki. A tutaj bramka się nie rzucił. To są cheaty. Gola nie ma, słupek. Jak, widzieliście tą akcję? Ładna akcja. Pich, kurde. Niedobry ten pich jest. No powiem wam szczerze, że gra od 20 do 45 minuty Śląska była nawet okej, okay. Nawet mi się podobało to co oni tam grali. Było spoko. Mogę powiedzieć, że Hołota plus, dobra. Lecimy z kolejnym meczem. Znaczy z kolejnym, to jest ostatni mecz i lecimy z kolejną połową. Ale podanie, czy będzie 2-1? Jest 2-1, piękne podanie do naszego Morki, czy jak on tam ma i on z czeszyńskim Morion strzela nam na 2-1. Ładny wynik, ładna akcja, patrzcie, która mnie zaczęło. Tu pięknie, piękne podanie, piękne. Morion tak tylko, muszę to zmienić. Przy super, mamy 2-1.
Morionka i co tu się dzieje? Ale on co to zrobił, no coś pięknego. Ta akcja była majstersztyk. Teraz Gdoszka na wyjeździe, ale u siebie coś zawozi, ale coś czuję, że chyba forma wróciła Śląska. Bo patrzcie, co to była za akcja. Tu pięknie minięcie. Tu zejście do środka, tu pięknie ominięcie i prawa noga przy lewym okienku bramki. No nie było takie okienko, bo trochę bardziej tak wiecie, tak wyraziście, ale piękny strzał i mamy 3-1. Koniec! Śląsk zagrał to, co Śląsk powinien zagrać od początku sezonu, czyli szybka piłeczka, była bardzo szybka piłka, widzieliście tę akcję, naprawdę Śląsk rozegrał świetne zawody w dzisiejszym spotkaniu. Żeby tak było dalej. No dobra. Było dobrze. Teraz jeszcze coś wam pokażę. Szybko, szybko, szybko. Śląsk idealne zawody. Naprawdę. Muszę się pochwalić, że w meczu z tak zwanym trudniejszym niby rywalem wcześniejszym było 1-0 i nie, ciężko było mi grać tam. A tu proszę bardzo 3-1. Piękny wynik. Naprawdę jestem zadowolony z chłopaków. Jest słaby mecz, dobry mecz. Słabe mecze, dobre mecze, jak to się mówi. Więc nie będę na razie na nich narzekał. Kolejny mecz zagramy z Krakowią w kolejnym odcinku za tydzień. Więc albo wam wcześniej rzucę, zobaczymy jak to będzie. Tutaj sobie damy ich motywu i pochwalić jeszcze nie będę. Nie chcę ich za wcześnie chwalić. Ty cały czas chyba grasz. Tam nie gadaj mi. Dobra, więc jak widzicie jesteśmy na 5. miejscu. Mamy 13 punktów. Jest spoko. Więc co, to było na tyle. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał, wejść na fanpage'a i na wszystko co jest w opisie, to macie czym renderujemy, czym nagrywamy. Więc co, to było na tyle. Więc do zobaczenia, na razie i cześć. I serdecznie pio nade mnie, mój kochany człowieku. Hej. Yeah.